ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką krzywdę wyrządzają w środowisku. Druga sprawa to jest to, że dużo osób tutaj przychodzi i korzysta z tego. No bo nie oszukujmy się, ludzie przychodzą łowić ryby i tak dalej. Cała masa innych zajęć, no i robią to w takim, a nie innym otoczeniu. Jest tu brud i tak dalej. Mentalność jest od wychowania, od samego początku, od momentu praktycznie narodzin danego dziecka. Rodzice muszą tego pilnować, jeżeli tego nie wszczepią, to czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Najgorsze jest to, że wszyscy narzekają, że tutaj jest brudno, a tak naprawdę każdy, kto tutaj przyjdzie się, powiedzmy w cudzysłowie, wykąpać, zaraz wyrzuca sam jakieś śmieci. Tu się przychodzi robić melon, nie? Bardzo dużo tych śmieci, jesteśmy tutaj już 3 godziny i końca nie widać. Poza tym, patrząc przez pryzmat czasu, jeżeli na przykład bierzemy pod uwagę wcześniejsze sprzątania, no to ludzie wychodzili z takiego założenia, że po co to robić, skoro później i tak będzie brudno i tak dalej. Żeby przykład tej kobiety przyszła i mówiła nam właśnie, po co my to zbieramy, skoro i tak będzie na następny dzień brudno, tak? Ale samo ludzie mówią, że trzeba po to sprzątać, a nie przychodzą do działań, nie? Jak posprzątamy, to mówią, że będzie dobrze, ale jak ten razem się ubrudzi, to będą czekali na aż ktoś to posprząta, bo sami do tych działań nie przejdą. Tak, tak, powinno być tak, że jeżeli już sprzątamy, jest czysto, no to zachowajmy ten porządek, tak? Rozkręcają się takie akcje jak właśnie dzisiejsza. No ja myślę, że to ma jakiś tam minimalny, pozytywny wpływ na to wszystko, tak? Moim zdaniem wiele osób zna problem zanieczyszczenia środowiska, ale nikomu się po prostu nie chce ruszyć. No, to wynika z lenistwa wszystko. No, dużo osób po prostu na ten temat wie, ale po prostu chce, żeby ktoś inny za nich zrobił, bo albo są leniwi, albo po prostu nie chcą się ruszyć. Przede wszystkim musiało się od podstaw, od małego dziecka zmienić mentalność. Jeżeli dorośli pokazują to, że można coś takiego robić, to dzieci się tego też nie nauczą.